Jeżeli ksiądz przeczyta uważnie moją pracę, zauważy, że udowodniłem swoją tezę. Czytałem. Nie zrobiłeś nic, żeby dowiedzieć się, jaki tracz jest naprawdę. Twoja praca jest tylko spisem plotek krążących na jego temat. Tylko, że w każdej plotce kryje się ziarno prawdy. I na takiej podstawie stawiasz tezę, że w człowieku nie ma dobra. Ja wiem, czemu ksiądz go broni. No proszę, sam chętnie się dowiem. Robicie razem interesy. Nie przypominam sobie. Dobrze ksiądz wie, o czym mówię. Parafia i tracz podpisały umowę na budowę osiedla dla powodzian. Pomagaliśmy ludziom, co w tym złego? To, że on zrobił kolejny świetny interes. Nic nie wiem na ten temat, a skąd możesz to wiedzieć? Jego matka jest radną. Dzięki, stary. I ona ci mówi takie rzeczy? Słyszałem, jak rozmawia na ten temat. Czekaj, żebym dobrze zrozumiał. Na podstawie podsłuchanych rozmów stawiasz tak poważne zarzuty? Nikt nigdy nie udowodnił mu złamania prawa. I o tym także jest moja praca. Zmusza człowieka do odpowiedzenia sobie na pytanie, czy złodziej to ten, który ukradł, czy tylko ten, któremu udowodnił to sąd.